Uszanowanko, wojna coś tam po rusku, gabriet, kawarit, kawarit, kawarisz. Na mniejsza jest nieistotne, ja jestem Gringroof, to jest World of Tanks, a to jest T-34, to jest mapa Ensk, tak? W trybie... Nieistotne. Dlaczego? Dzisiaj mamy poniedziałek, haha, nie, bo to jest sobota, godzina 14.53, o 14.00 wróciłem z pracy i nagrywam dla was WOTA na poniedziałek, ponieważ w poniedziałek i w środę nie będę w stanie nagrać niczego, ponieważ całe te dnie będę w pracy i nie nagram dla was żadnego materiału, mimo że obiecywałem. Tam coś stał jakiś niszczyciel, więc trzeba się szybko schować, bo będzie niefajnie. Tak, i także mówię, to jeszcze w tym tygodniu przeciągniemy jakieś takie serie. Mam nadzieję, że będzie Hizzy. Postaram się nagrać coś. Jestem rakiem w Hizzy, ale to nie zmienia faktu, że będę w stanie na przykład nagrać jakieś tam lepsze wycinki, jakieś takie dojazdy, akcje lepsze, inne. Chuje muje, nie dostań strzała, Albercie, nie dostałeś strzała. Brawo ty, brawo ja, dziękuję, brawo my wszyscy, brawo my czołgiści. Od... O, kuziewa, bliet, cofnij się. No. Także no, bo nowy sezon w Hizzy jest presezon czwarty i chciałbym coś tam nagrać. Nie, kurde, tam, może się uda. Jak to się pali, czy coś się... No to ZW. No to witam was po takim krótkim, zaraczałym dzięciu. Tym razem się zbulwersowałem, wsiadłem do starszego brata T-34-85 na mapie Erlenberg. Kurde. Jest tryb szturm i będziemy kuźwa nacierać z level. Brawo! Brawo on! Brawo ten komentator! Najlepszy głos w polskim internecie. Z lewej flanki będziemy nacierać lewą stroną sektorem od 1 do 2 w stronę A od H jak hamak. Hamak jest przez samochód czy przez CA? To nieistotne. Coś tam, no. Hipopotam! O, H jak hipop. Teraz już jestem G jak bienia. Teraz jak flat na przykład. Kurczę, same te... jak Erlenberg. Brawo ja. No, wsiadłem starszego brata, rzuciło mnie na topkę. Jest kuźwa dobrze, jest progres. Coś mu tam pierdyknęło, że 696 życia. Jasny ciul. Cóż za damage, jak to powiada mój znajomy. Czy to ja dostałem w tyłek? Nie. O kuźwa, ty jak on dostał te w tyłek? W każdy... Czekajcie, stop, bo łączę wątki, wiecie? Coś... Co... Nie! Amorak do... Kuźwa, no nie, no po prostu kuźwa... O mój amorak do... To jest jakiś fatum z tymi T-34. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. No to powiem wam tak. Zbulwersowałem się kuźwa jeszcze bardziej. Słyszę, że mi głos piszcze przez mikrofon. I wsiadłem do ich jeszcze starszego brata T-43. I znowu rzuciłem na topkę. Tym razem mają tylko jedną artę, więc szansa na to, że mnie kuźwa trafi, jest jak 1 do 15, tak jak 15 graczy, bo będzie miała 15 innych graczy do zestrzelenia. Kuźwa, czy 14 innych, a jestem 15. Kuźwa, no mam pecha do tych art, po prostu, no masakra. Jak teraz mi zniszczy arta, to ja nazywam ten odcinek kuźwa zraczały rak z rakowiska kuźwa z Rosji. Nie, RRRR będzie się nazywał, kurde, w skrócie, bo naprawdę mam już dość. O, tu jest my younger brother T-34, więc myślę, że moglibyśmy mu zrobić little surprise na mołdę. Znaczy, jest szansa taka, że jak ja wyjadę, to ja dostanę little surprise'a na mordę. I chyba po prawej będzie little surprise na mordę. No, cześć little brother. Ja, gąsienica. Little surprise dostał brother nigger coś tam w mordę. Chowiemy się, chowiemy, żeby nas nic nie ściągnęło. Little Surprise'a dostał, złożył się na dwa strzały. Ja oczywiście przyjąłem pojedynek i też prawie się złożyłem na... O,
Mamy dobrą pozycję w sumie nawet. A przynajmniej w każdym razie nie głupią. Ale jednak już głupią. Teraz tak, mój younger brother z mojego teamu. Aha, nie mam younger brothera z mojego teamu. O, jakbyś fajnie mógł dostać w tyłek tam. Myślę, że nikt by nie był zły, raczej gdybyś został w tył. Teraz tak, tu coś stało, jakieś... Nie, tu. S35C... A... Co? To chyba francuskie coś. I to się patrzyło na mnie. I jak... Jaka jest szansa, że jak ja wyjadę, tak... Takie wiecie, kuźwa, kalkulacje we łbie. A, bliet, zanim policzę, to już wyjadę. Nie strzelaj, 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 straciłeś bicie. O, kuźwa, nie straciłeś bicie. Tam coś było, z lewej strony, tam. Nie strzelaj. O, Jezus. Przejechałem. No, ale... Co mówiłem? A little surprise? Nie no, little bit. Dużo damage. Nie wiem, dobry English, Polish. Fragensa mam, podłapałem. Oła. Fragensa mam, podłapałem, jest dobrze. Ale kuźwa, a jak ja bym im tak plecy zrobił. I teraz ten moment, ten. O kuźwa, no nie. Ale dostał symbol, ten garnek. Teraz tak, tu jest niszczyciel, który mógłby dostać strzała ode mnie. Dobra. Dobra. Fałka przede mną, z którą wolałbym raczej uniknąć starcia, bo złożę się jak tapczan z tej Ikei. Czy tam kartą po murzynka. O, nie. Oj, 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 ale to było bliskie. Bliskie memu sercu. Czekajcie. Jest Arta, jest Arta, jest Arta, jest Arta. Jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzał. Dobra, padła. Powiem wam tak, plan był dobry, wykonanie jak zwykle beznadziejne. No ale kuźwa, jestem pomarańczowym graczem z 576 WN8. Jak wychylę się z tej strony, co raczej nie należy do najmądrzejszych pomysłów, to wyjadę na fałkę, która kuźwa nie była wcelowana i już nagle jest, magicznym cudem sposobem. Co sądzicie o tym Ikfale? Też tak myślę. Moglibyśmy go ukąsić tam. Słuchajcie, jak klikam, na pewno. Teraz tak, tu gdzieś jechał Dicker Max. Tu? W każdym razie jechał. Czafi, byś coś wyspotował, ciulu, pajacu. No jestem przekonany, że fałka patrzy na mnie. Na stówę patrzy na mnie i złoży mnie na strzała. No dobra. Strzała dostał. Czy mam zlokowanego go, czy nie? Nie. Teraz tak, Dicker Max był właśnie gdzieś tam. Właśnie gdzieś tam, gdzie się patrzył na mnie. Mógłbym tą fałkę ukąsić? Pewnie, żebym mógł ukąsić fałkę. A ukąsimy fałkę. Oddaj strzała. On oddał strzała? Nie, ktoś w niego walnął, nie? Się odbił. A niech się strzelają do niego. Ja nie wychylam. No i odwróciłeś się ode mnie, pajacu. Tak się ich rzeczy się nie robi. Nie odwracaj nigdy wzroku od ninja. Odbiłem się? No nieźle. Teraz tak. O, tam są dwie niszczyciele. To raczej wolałbym nie odbijać się. Oj, 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 mamy mały problem. A little problem. 5000 WN8. Ale uważam, że było bardzo fajnie. Brawo ja. W każdym razie dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć! Siemasz! Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał Ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę Ci serduszko.